Siemka, dzisiaj zapraszam Was na 14 odcinek serii Polacy na kartach. Dzisiaj Krzysztof Mączyński, a więc środkowy pomocnik naszej kadry. Też bym Was tu prosił, żebyście napisali w komentarzu, kto ma być w następnym odcinku. Na początku muszę Wam powiedzieć, że Krzysiu Mączyński jest jednym z moich ulubionych piłkarzy tej reprezentacji. Nie jest ani może młody, ani szybki, ani silny, ale to jest prawdziwy wojownik, który może się nam naprawdę sprzydać. Także dobrze, że w tej kadrze są nie tylko same gwiazdy jak Lewandowski, Milik czy Krychowiak, ale też bardzo dobrze, że Nawałka wziął na to euro takich właśnie wojowników jak właśnie Krzysiu Mączyński. Także moi drodzy, zaczynamy. Krzysztof Mączyński urodził się 23 maja 1987 roku w Krakowie, no i jest wychowankiem tamtejszej Wisły Kraków, z którą to między innymi dwa razy był mistrzem Polski. Później wypożyczony był do ŁKS-u Łódź. Następnie w latach 2011-2013 grał w Górniku Zabrze. No i tutaj właśnie możecie zobaczyć kartę Krzysztofa Mączyńskiego w barwach Górnika Zabrze. Jest to sezon 12-13 Ekstraklasa, także fajnie, że Krzysiu się na tą kartę załapał. Możecie zobaczyć, jak wyglądał on w barwach Górnika Zabrze. Później, moi drodzy, w sezonie 2014-2015 Krzysiu grał w Lidze Chińskiej. Tak jest, w Lidze Chińskiej, a dokładnie w drużynie Guizhou Ruijze, z którym to nawet wygrał Super Puchar Chin. W 2015 roku natomiast wrócił on do Polski, do Wisły Kraków, a więc do swojego wychowanka. No i tutaj właśnie znalazł się na kartach z Ekstraklasy, sezon 15-16, a więc ten najnowszy. Na trzech kartach dokładnie, zaraz Wam je pokażę. Także mamy tutaj bazówkę Krzysztofa Mączyńskiego. Sezon 15-16, tak ona właśnie wygląda. Tu mam jeszcze kartę międzynarodowy, fajnie wyglądająca karta. Tu z tyłu mamy kontur naszego kraju, Polski, fajnie to wygląda. Międzynarodowa, więc reprezentant Polski, absolutnie Krzysiu na tą kartę zasłużył. No i trzecią kartą z Ekstraklasy jest limitowana edycja, więc limitka, fajnie wyglądająca karta. Super, że Krzysiu się na nią załapał. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o klub. Jeszcze Wam tutaj pokażę tylko naklejkę z Górnika Zabrze, sezon, to jest 13-14. Tak ona wygląda, moi drodzy. Także teraz czas na reprezentację Polski. A w reprezentacji Polski Krzysiu zadebiutował w 2013 roku, a więc wcale nie aż tak dawno temu, i zagrał w niej 15 meczy i strzelił jedną bramkę. Oczywiście jego pierwszym wielkim turniejem będzie Euro 2016, także tutaj akurat Krzysiu znalazł się na karcie właśnie z tej edycji. Jest to karta bazowa Krzysztofa Mączyńskiego, tak się ona prezentuje, Euro 2016. Także moi drodzy, tak by wyglądał ten odcinek. W dzisiejszym odcinku Krzysiu Mączyński. Też bym Was prosił, żebyście napisali w komentarzu, kto ma być w następnym odcinku. No już tych odcinków było naprawdę sporo, ale myślę, że jeszcze kilka postaram się nagrać. Także jeżeli nie wiedzielibyście, kto mógłby być w następnym odcinku, to zapraszam Was, żebyście weszli na mój kanał i zobaczyli poprzednie odcinki, z kim one były. Także trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!